Gmina Bełchatów przyłączyła się do akcji Narodowe Czytanie Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. Dzisiaj w Szkole Podstawowej w Łękawie można było wysłuchać fragmenty tego dzieła, czytane m.in. przez wójta Kamila Ładziaka, sekretarza gminy Sławomira Kuśmierka oraz dyrektora kancelarii wójta Sylwestra Marczaka. Za pobytu w kraju, na wojnie i w legionach do gruntu się zmieniłem. Jakby kto moją duszę na nicę wywrócił, ale nie o tym teraz mowa. Cóż ten baryka? Człowiek ten już za pobytu w szkołach zdradzał zdolności niesłychane, zwłaszcza w dziedzinie matematyki. Przedwiośnie to powieść, która w 1924 roku mogła przynieść jej autorowi Nagrodę Nobla. Ostatecznie jednak Szwedzi przyznali ją Władysławowi Reymontowi za Chłopów, ale nie przeszkodziło to Przedwiośniu stać się niezwykle ważnym dziełem literatury europejskiej. Nic więc dziwnego, że to właśnie historia Cezarego Baryki została wybrana w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości jako temat przewodni Narodowego Czytania 2018. Stulecie odzyskania niepodległości, Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, czyli książka, która powstała tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, pokazywała nadzieje z tym związane, ale również i niebezpieczeństwa i problemy, z którymi boryka się nowo powstałe państwo. Ale przede wszystkim jest tam ta nadzieja na to, że my Polacy będziemy potrafili nasz kraj ułożyć w sposób sprawiedliwy, w sposób przyjazny dla mieszkańców. Jest to literatura może dla troszkę młodzieży starszej, ale myślę, że nie było przypadku w tym, że wybór padł właśnie na Przedwiośnie. Jesteśmy w roku stulecia niepodległości. Przedwiośnie opowiada między innymi o pierwszych dniach rodzącej się niepodległej Rzeczpospolitej. Wszyscy wiemy, że Polska 11 listopada nie odrodziła się nagle i nie stała się w jednej chwili scentralizowanym, silnym, zjednoczonym państwem. Potrzeba było czasu. W zasadzie Polska była tam, gdzie ktoś wywiesił biało-czerwoną flagę lub tam, gdzie stacjonowali polscy żołnierze. Przedwiośnie właśnie o tym opowiada. Takie są obecne czasy, że łatwiej jest sięgnąć po grę komputerową lub po telewizję, kino, niż książkę. Książka jednak wymaga większego wysiłku, ale daje więcej satysfakcji i więcej zostawia w umyśle, tak więc zachęcam do czytania książek. Książka zwykła, klasyczna, papierowa przechodzi powoli do historii, ale bądźmy dobrej myśli, takie akcje właśnie mają pobudzić młodzież, przypomnieć jej, zachęcić do czytania takiego tradycyjnego. Oprócz czytanych fragmentów Przedwiośnia, młodzież ze szkoły w Łękawie przygotowała również utwory wchodzące w skład antologii niepodległości, m.in. Bogu Rodzice, Mazowsze i Pana Tadeusza.